kino domowe w domu. Pierwsze kino domowe, można powiedzieć, prawda? Włącza się lampkę, świeci lampka. Mamy kliszę kolorową oczywiście. Tutaj obrazki. Tu mamy film pod tytułem Zorro. 32 klatki, zawrotne, prawda, ilość. No co, poprzez pokręcanie gałką zmieniają się te obrazki. I mamy tekst. Rodzic czytał, dziecko oglądało. A że nie było wtedy tak jak dzisiaj komputerów, innych takich dogodności, no to jedyne co można było się po prostu, że tak powiem, wyżyć, no to był rower. Nie było takiej komercji jak jest teraz. I to jak to była taka odskocznia, żeby móc się po prostu czymś wyróżnić, no to przeważnie się uprawiało sport. No, w mojej klasie to były tylko chyba 3 rodziny miały na 15 mieszkań. W 86 roku wygraliśmy Mistrzostwa Polski w drużynie. No i takie wyścigi, które tam jeszcze uczestniczyłem, no tam wyścigi etapowe, różne kryteria, tam po pierwsze, drugie, trzecie miejsce, no, to, no tego było dużo bynajmniej. Po prostu wszystko było lepsze. Opony, dętki, to wszystko było robione u nas w kraju. Na łańcuchu, czy na takich zębatkach, czy na, w ogóle na wszystkim się jeździło 3-4 razy dłużej jak na dzisiejszych częściach. Oczywiście w tej klasie, porównując cenowej, jak była kiedyś. Składak. To był taki najpopularniejszy rower. Ale był rowerem po prostu lepszym. Do tej pory przyjeżdżają osoby z takimi składakami sprzed 30-40 lat i to dalej jeździ. Obywatele! Nadejszła wiekopomna chwila. Dobra.